Były zwierzęta, były góry, to teraz pora na wodę. Jest naprawdę tajemniczy, ciekawy, trochę mroczny. Wszystko przez te progi, które słychać za moimi plecami. Różnie, furmankami, konno, a niektórzy pieszo, cierpliwie w to miejsce składali kamienie. Z jednej strony to jeden z najgęściej zalesionych parków narodowych w Polsce, a z drugiej strony jeden z najrzadziej odwiedzanych. Jeśli chodzi o lesistość, to na 8,5 tysiąca hektarów, aż 8 tysięcy, a więc około 90% to lasy. Pod tym względem tutejszy park ustępuje jedynie Magórskiemu oraz Białowieskiemu. Co z tego, skoro jest to park tak rzadko odwiedzany? Wystarczy porównać liczbę odwiedzających Tatry i tutejszy park, a wyjdzie nam, że w ciągu jednego miesiąca w Tatrzańskim Parku Narodowym jest tyle, ile tutaj w ciągu roku, około 300 tysięcy turystów. Dzisiaj wraz z kamerą za Siódmą Górą będę Państwa zachęcał do tego, abyście byli w tej puli 300 tysięcy ludzi, którzy w ciągu roku przynajmniej raz odwiedzą ten właśnie park. To co? Bierzemy plecak i ruszamy. Gdy mówimy o początkach parku, warto wspomnieć o jednej postaci, o Janie Zamoyskim. To właśnie on w wieku 16 w tym miejscu ulokował swoje marzenie, swój sen o prywatnym zwierzyńcu. Miał to być z jednej strony ogród, ale z drugiej teren łowiecki. O jego obszarze, o jego wielkości niech świadczy tylko jedna wartość, tylko jedna liczba, długość parkanu, który ogradzał ten teren, wynosiła ta liczba, uwaga, 30 km. Od Bukowej Góry z jednej strony, aż po miejscowość Florianka z drugiej. Na tym obszarze żyły żbiki, tapiry, dziki, jelenie, rysie i wiele, wiele innych gatunków zwierząt. W XVIII wieku zwierzyniec zamknięto i rozwiązano, a zwierzęta trafiły na wolność. A skoro temat zwierząt, to nie sposób nie wspomnieć o jednym, o symbolu tego parku, koniku polskim. Konik polski jest endemiczną rasą, która pochodzi od tarpanów. Tarpany to były dzikie konie leśne, które zamieszkiwały wieki temu teren dzisiejszej Europy. Koniki polskie zostały tutaj sprowadzone ponad 42 lata temu, dokładnie w lipcu 1900. 82 roku
Zamieszkały tu cztery klacze oraz jeden ogier. Miał na imię Mochacz i można by rzec, że ten Mochacz stał się ojcem, dziadem, pradziadem dla wielu, wielu pokoleń, ponieważ dzisiaj w parku jest hodowanych, uwaga, 217 koników polskich. A do tego warto dodać, że w pobliskiej Floriance, w prywatnej hodowli, są jeszcze 203 zrebięta. Ostrych szczytów na roztoczu raczej nie znajdziemy, ale już kilka podejść jak najbardziej. Chociażby to za moimi plecami, to podejście na Bukową Górę. Troszkę jak w naszych Beskidach, prawda? Bukowa Góra to tutejszy rezerwat położony bardzo blisko zwierzyńca, tam gdzie jest dyrekcja Parku Roztoczańskiego. Na szczycie też jest las, szczyt jest nie za wysoki, a więc naprawdę każdy sobie z tą ścieżką poradzi, ale warto się nią przejść również z innego powodu, już sam wierzchołek. Otóż ten las jest naprawdę tajemniczy, ciekawy, trochę mroczny, pokryty mchem, dużo poprzewalanych konarów. Po drodze mijamy kamienny pomnik pamięci poległych na wojnie leśników. Tutaj dużo się dzieje, więc warto ruszyć. Były zwierzęta, były góry, to teraz pora na wodę. Zabieram Państwa na szlak, gdzie wszystko, co jest ciekawe, wiąże się z wodą. Będzie rzeka, będą mini wodospady, będzie zbiornik wodny, a na końcu będzie nawet tama. To przełom rzeki Szum. W tym miejscu rzeka przełamuje się przez krawędziowe pasmo wzniesień Roztocza Środkowego i właśnie w tym miejscu jest jej bezsprzecznie najbardziej malowniczy, najbardziej ciekawy fragment. Wszystko przez te progi, które słychać za moimi plecami. Progi skalne, które tworzą takie mini wodospady, takie szumy. To właśnie stąd rzeka Szum. Ciekawostką jest to, że kiedy w okolicy nie było jeszcze prądu, tutejsze gospodynie, chcąc ubrać brudne ubrania, przychodziły właśnie do tych szumów, do tych progów skalnych. Thank you.
pewnym momencie rzeka Szum tworzy sztuczny zbiornik, na końcu którego jest tama. Historia tej tamy jest naprawdę niezwykła. Jej pomysłodawcą był ksiądz pobliskiego Górecka Kościelnego, ksiądz Aleksander Siwek, z powołania kapłan, ale z pasji chyba bardziej inżynier. To właśnie on bardzo pragnął, aby jego parafianie wreszcie mieli prąd. Zaczął więc wraz z mieszkańcami Górecka zgromadzić kamienie, kruszec z okolicznych kamieniołomów. Różnie, furmankami, konno, a niektórzy pieszo, cierpliwie w to miejsce składali kamienie. W ten sposób powstała tama, wysoka na około 20 metrów, długa na około 1,50 m. Wkrótce przy tamie zaczęła funkcjonować niewielka hydroelektrownia. Zresztą działa po dziś dzień i wytwarza moc o wartości 200 kW. Podobno miał 4 metry wzrostu i ze względu na swoją siłę i tężyznę pomagał pielgrzymom przekraczać rzekę. Któregoś dnia wziął na barana samego małego Jezusa. Tyle legendy. Są jednak teorie mówiące, że święty Krzysztof, bo to właśnie o nim mowa, nigdy nie istniał. Nie przeszkadza mu to jednak być patronem wędrowców, kierowców, podróżników, a także osób, które zgubiły drogę. I tak właśnie pewnie jest w tym miejscu, w samym sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ikona, którą Państwo właśnie widzą, jest autorstwa ukraińskiego artysty Siergieja Radkiewicza. To jest przedstawiciel pokolenia artystów street artu, ale jego street art jest nieco mniej typowy, ponieważ jest to artysta, który swoje prace nie pokazuje na ulicy, ale właśnie w tego typu miejscach, w lesie, gdzieś w górach, gdzieś nad jeziorem. Istnieje taka jego słynna praca, na której przedstawia Jezusa na starej drewnianej desce. Tę pracę mogą Państwo znaleźć, no właśnie, na jednym ze szlaków Bieszczadów. I podobnie jest w tym miejscu. Aby zobaczyć jego pracę, trzeba się trochę natrudzić, trzeba trochę powędrować. Święty Krzysztof stoi na rozstaju roztaczańskich dróg i pewnie dlatego jest patronem osób, które szukają drogi. Ale umówmy się, z takim patronem można ją nawet zgubić, choćby na chwilę.